Projekt wykonawczy, przedmiar i kosztorys. Po wykonaniu projektu budowlanego czas na wykonanie projektu wykonawczego. Zawiera on wszystkie niezbędne elementy służące poprawnemu wykonaniu obiektu, a także przekazują informacje o tym, jak dany element chciał rozwiązać architekt. Jeżeli pominiesz ten krok, licz się z nieustannymi pytaniami wykonawców. Co za tym idzie? Częstymi prośbami o dokonywanie różnego rodzaju zmian, a to generuje kolejne koszty. Projekt wykonawczy ma służyć przede wszystkim wykonawcy, a także inwestorowi. To tu powinny znaleźć się wszystkie materiały wymienione z nazwy, jak i zestawienia. W budownictwie pasywnym jest on niezbędną koniecznością. Projekt wykonawczy może też być sukcesywnie wykonywany w toku prowadzonych prac, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy etapowanie. Na podstawie projektu wykonawczego należy wykonać kosztorys poprzedzony przedmiarem prac. Po wykonaniu kosztorysu możesz przystąpić do wyboru oferty wykonawcy. Wykonawcy wykonują ofertę na podstawie tzw. kosztorysu ślepego, czyli takiego, który nie posiada cen. O kosztorysach więcej wkrótce.